Tak, słucham. A witam, dzień dobry, Karol, w sensie kłania z tej strony. Rozmowa jest nagrywana. Z panem Darkiem? Z panem Darkiem rozmawiam? Tak. Witam. Panie Darku, pozwolę sobie do pana zadzwonić, bo tutaj dzwonię lokalnie. I w ostatnim czasie widzę taką tendencję u nas w placówce, że coraz więcej ludzi przychodzi i zaczyna się finansować kwotami różnymi, wie pan, nawet do 50 tysięcy złotych biorą. No i tak myślałem, że zadzwonię do pana, panie Darku, zapytam tak na luźno, hipotetycznie. Gdyby pan teraz takie 50 tysięcy dostał od nas, od banku, na co pan je teraz przeznaczył? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Nawet nie myślę o żadnych sumach, o żadnych kredytach, bo aha, tak spłacam jakiś kredyt, jak to się mówi. Aha, aha. No. Fajnie, fajnie. A co ty, duży ten kredyt, co pan spłaca? Ja mam hipoteczny. Bank zrobił mnie z konia i tak musiałem przejść do swojego z powrotem banku i tak, aha, taka była walka, długa walka, aha, była. A co to tam się stało? No to no, były niewypały, tak to się mówi. Mhm. Nie informowali ludzi o niczym. Aha. Robili sobie tam jakieś spółki, mhm, a nam tylko wszystko rosło i byliśmy bardzo zdziwieni. No i zresztą drugą wojnę i tak się poraziłem na tym temacie. Aha, no pewnie, no nie dziwię się. Nawet mi nie powiedzieli, że cokolwiek mi się należy z ich strony, dowiedziałem się od osób trzecich. Uh-huh. Jakoś tam dobrnąłem do końca i odzyskałem co nieco jakieś odszkodowanie z tego tytułu. Ale numer. Tak bym nic nie wiedział, to taki jest fakt. No, no widzi pan, to z bankami to trzeba uważać, bo to wie pan, różnie kurczę bywa. Jak wystarczy, że się trafi na kogoś, co nieuczciwego i nie powie wszystkiego jak jest, to potem człowiek może w tarapaty się tylko wstrzymać. Ale to jest instytucja, widzi pan. No. To nie jest mała instytucja, tylko duża. I tak, żeby takie coś zrobić ludziom, no to było, no nie fair było, tak? Pewnie. No nie fair a było. Na czym to teraz ten temat stanął, że tak powiem? No stanął tyle, że troszkę odzyskałem tego odszkodowania, ale uh-huh, reszta już tam coś przedawniło się. Aha. I się dlatego już w ogóle nawet nic nie dostał, bo mówię, dowiedziałem się od osób trzecich, że takie coś się należy nam, uh-huh, odszkodowanym z tego tytułu, nie? Uh-huh. I podejrzewam, że większość ludzi, co tam była, o nich na pewno nie wiedzieli o tym, mhm, i na pewno nie zużyli niczego. I siedzę teraz na hipotecznym, mam przedłużone lata, bo to już bym praktycznie może i miał końcówkę wtedy. Wróciłem do swojego banku i aha, na innych aha, warunkach i siedzę na dłuższym okresie. No tyle dobrego, tyle dobrego. A poza hipoteką pan też jeszcze jakieś tam ma inne zobowiązania, czy już nic? Tak, dobierałem na remont w tym swoim banku, mhm, też na takich warunkach. Wszystko, no i tak sobie mówię, nic już nie robię, nic nie biorę, bo uh-huh, po prostu no się pan zraził po prostu, nie? Zraziłem się, no. Uh-huh. No. Brak cokolwiek ruszyć. Tak już usiadłem na mieliźnie i tak siedzę. A ten, no tak, a co pan robi w ogóle zawodowo, czym pan się zajmuje? Ja jestem pracownikiem fizycznym, wszystko robię. Aha. Także, no. Złota rączka, czy jak? Po 300 godzin się pracuje. No, to dużo się pokazuje i się cierpi, nie? No, tak jest. No wie pan, a ty ludzie są, nie? Tak to właśnie jest. Panie Darku, fajnie mi się z panem rozmawia i tak myślę sobie, jak ja mógłbym panu pomóc. A jakby pan jeszcze podpowiedział, ile tam tego kredytu to w tej innej instytucji pan ma teraz, taka ta kwota jest? Ja dobierałem 50 na remont, no to nie wiem, jak tam już spłacone jest. Uh-huh. W każdym razie to tak wszystko poubezpieczałem w razie śmierci, czy tam kalectwa i fajnie, to jest poubezpieczane. Zadba o to. Tak, bo to teraz trzeba ubezpieczać, uh-huh, żeby rodzina nie miała kłopotów, jak się mówi, nie? Pewnie, to najważniejsze. To się wiadomo, że hipotecznego całego nie umorzą, ale połowę, nie? Jak w razie mojej śmierci. No ale wiadomo, to rodzinie trzeba myśleć, że dla nich się to robi przecież, nie? No to oczywiście. Panie Darku, a ten, no bo tak myślę sobie, bo ja tu dzwonię, gdzieś się budzina do pana lokalnie, z oddziału na górze. Tak, tak. Miałem taką propozycję do pana, bo kurczę, fajnie nam się rozmawia, widzę, że pan jest normalny człowiek, taki uczciwy, jeszcze nie dość, że uczciwy, też się doświadczony przez życie. Ja bym chciał panu pomóc. Co pan na to? Ja bym panu zaproponował, tak, żeby pan do nas tutaj do placówki podszedł, zaraz umówimy jakiś konkretny termin, kiedy, bo byśmy mogli zobaczyć, co my możemy z tym pana zobowiązaniem zrobić, bo wie pan, jak to działa. Wziął pan zobowiązanie w jednym banku i oni, że tak powiem, panu zapominają. A jak my się spotkamy, to ja mogę panu pokazać, zobaczyć,
czy my możemy z tym zobowiązaniem coś zrobić? Co mam na myśli? Możemy trochę obniżyć ratę na przykład, żeby pan nie miał takiego obciążenia budżetowego. Możemy nawet próbować skonsolidować ten kredyt w takim sensie, że pan sobie dobierze jakieś, nie wiem, 5 tysięcy, 10, ile pan tam będzie chciał, na jakieś, wie pan, waciki, czy żonie na jakiś remont, czy jakieś auto. No a i jeszcze przy okazji wydłużymy okres spłaty, czyli jakby to się rozłoży po kościach, nie będzie pan tak tego czuł. No ja panu coś powiem, no, tak przerwę. Pewnie. Ten hipoteczny to jest na dobrych warunkach, ale ten, co dobierałem, już jest na takich gorszych warunkach, jak to, no ktoś mi to powiedział, nie? Też człowiek z bankowości mi mówił, bo tam weszedł w system, mówi, że hipotecznie jest na bardzo dobrych warunkach, to tego by nie ruszał, ale mówił mi, że ten co dobierałem, jest na takich gorszych warunkach, także... A, no widzi pan. Też mi kazali się zastanowić, ale to też mi to umkło i... No, wiadomo. Wiem o takich rzeczach. Bieżączka wchodzi w życie bieżące i człowiek zapomina, nie? To się na co dzień nie myśli. No to dobra, no to kurczę, no to skoro tak, ja bym też hipoteki nie dotykał, bo hipoteki to zazwyczaj są dobre, wie pan jak to jest. Hipoteka to jest taki kredyt na całe życie, to tam bank się stara, żeby to dobre było. Ale te, wie pan, te gotówki to różnie bywa. Banki potrafią tak horrendalne prowizje brać za siebie, albo nawet te oprocentowanie, że klient potem nie wie, wie pan, na co się napisał. Ja bym zrobił tak, my mamy dzisiaj piątek, czwartek, nie, piątek. Jak pan w przyszłym tygodniu pracuje? Pan ma, nie wiem, jakieś zmiany rano, popołudniami, jak pan jest wolny? Ja mam te dniówki, nocki. Jak będę w mieście, bo będę prawdopodobnie w tygodniu chyba będę. A którego dnia pan będzie? Nie mówię nigdy kiedy, tylko wiem, że może będę w tygodniu. Jasne. Bo jak ja powiem, że będę we wtorek, a ja nie będę we wtorek. To nie, to wie pan co, to nie. Przyjdzie mi zmiana i... Ja wiem. Panie Darku, tylko że ja powiem panu uczciwie i szczerze. Ja też jakby szanuję swój czas i szanuję zawsze czas klienta. Ja zawsze się wolę umówić na konkretny termin, który najwyżej potem można zmienić. Ja wie pan, jestem człowiekiem, ja rozumiem wszystko. Także, ale też nie chcę, żeby pan czekał w kolejce i żebym ja nie miał potem dla pana czasu. Ja bym proponował, zróbmy tak. Umówmy jakiś termin, po prostu tak, nie wiem, wtorek, środa, zaraz pan mi tu powie, a najwyżej jak będzie trzeba go zmienić, bo pan stwierdzi, nie jadę do miasta, albo coś mi wypadło, nie ma problemu, pan do mnie zadzwoni, zmienimy, nic się nie dzieje, no, wszyscy jesteśmy ludźmi. Ale chodzi o to, żeby pan nie czekał, a żebym ja miał dla pana czas. To nie wiem, wtorek na przykład, albo środa, który z tych dni bardziej by panu tak? Może gdzieś koło czwartku, tak, może. Dobra, a bardziej rano czy po południu? No gdzieś tak może koło południa. Koło południa. 12 to jest taka dobra godzina? No, gdzieś tak. To umówmy się na czwartek na 12, a gdyby się okazało, że pan musi zmienić, bo panu wie, pan coś tam wypadnie w grafiku, to niech pan po prostu do mnie zadzwoni i wtedy zmienimy, nie ma problemu. Tak się umawiamy? No to taką mam pracę. No wiadomo. Te nocki rzucą mnie na dniówki, bo to tak rzucają właśnie. Aha, no. No wiadomo jak jest w tych czasach dzisiejszych, nie? Dobra. Samochodów tyle nie jedzie, bo to Ruscy nie jadą, no. Białoruś też mało jedzie. No, tak jest, no dobra. No to dobra, no. To ja tak, potwierdzam czwartek 12, jakby pan musiał zmienić, niech pan dzwoni, zmieniamy. Jakby pan nie dzwonił, no to ja po prostu będę gotowy czekał na pana ten czwartek na 12, nie? Pod ten numer, co pan teraz Tak jest. Dobrze. No to super. Dobrze. Dobra, to co? Wszystkiego dobrego, miłego dnia, no i do zobaczenia. Dziękuję, no, do usłyszenia.